dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konkretnie znajdujemy się na sali wykładowej z panem profesorem Piotrem Wcisło. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o możliwości fizyka, co może tak naprawdę on robić później, jak już skończy studia. Z tego co ja wiem, pana kariera nie rozpoczęła się w naszym województwie, ale przybył pan do naszego uniwersytetu i zaczął pan studia doktoranckie, zgadza się? To prawda, ja skończyłem studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, natomiast przez to, że tutaj w Toruniu, w Instytucie Fizyki, zlokalizowane jest Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej, elitarny ośrodek naukowy w tej części Europy, to przyciągnęło mnie, żeby na studia doktoranckie przyjść już tutaj do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. No i na czym się pan tak naprawdę skupił? To, co my robimy w mojej grupie badawczej, to zajmujemy się mechaniką kwantową. My testujemy teorię kwantową, badamy teorię kwantową zarówno teoretycznie, jak i eksperymentalnie. No i jeśli eksperymentalnie, no to wykorzystuje pan różnoraki sprzęt. Rozumiem, że ta technologia jest już na dość wysokim poziomie. Tak, to co należy podkreślić, to to, że my rozwijamy nasze własne ultranowoczesne technologie pozwalające badać teorię kwantową, które nie są dostępne nigdzie indziej na świecie. A kto należy do pana zespołu badawczego? Mój zespół badawczy tworzy grupa kilkunastu młodych, ultrazdolnych, ultraambitnych ludzi, na ogół pochodzących z naszego województwa. Są to teoretycy, są to doświadczalnicy, inżynierowie. A tylko i wyłącznie z Wydziału Fizyki, czy jeszcze może z innych wydziałów? Wydział Fizyki jest bardziej obszerny, niż się może wydawać. Prowadzimy też dydaktykę w zakresie nauk inżynieryjnych, automatyki i robotyki, informatyki, więc do mojego zespołu należą zarówno rasowi fizycy, jak i inżynierowie, programiści. Mhm. Czy mógłby pan nas zaprowadzić do takiego laboratorium i pokazać nam ten sprzęt? Oczywiście, z przyjemnością. Znajdujemy się w laboratorium fizycznym z panem magistrem, inżynierem Kamilem Sołtysem. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Co to jest konkretnie za laboratorium? Jest to laboratorium spektroskopii ultradokładnej do testowania teorii kwantowej. Jest to bardzo innowacyjny, nowatorski projekt zbudowany na naszym wydziale przez naszych studentów i profesora Wcisłe. Kto konkretnie budował ten sprzęt tutaj? Tak jak wspomniałem, w gruncie rzeczy byli to głównie studenci, doktoranci pracujący u nas na wydziale, zdobywający wiedzę właśnie tutaj. Dzięki temu, że posiadamy świetną kadrę, jesteśmy w stanie już współpracować z bardzo młodymi ludźmi w dynamicznym zespole. I już od pierwszego roku studiów, z tego co słyszałam. Czasami tak się zdarza, że rzeczywiście wybitne jednostki znajdujące się u nas na wydziale rozpoczynają swoją karierę tak wcześnie. Jeszcze zapytam, do czego służy konkretnie ten sprzęt? Jest to innowacyjny spektroskop do pomiarów molekuł w ultraniskich temperaturach. Czuję troszeczkę zimno. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kłaniam się. Mam możliwość porozmawiania z panem magistrem Nikodemem Stolarczykiem, który pracuje w grupie z panem profesorem Wcisło, zgadza się? Tak. Ale zanim porozmawiamy o tej pracy, to najpierw zacznijmy od początku. Dlaczego Wydział Fizyki na UMK w Toruniu? Interesowałem się fizyką już od liceum i na wycieczce klasowej byłem w wielkim zarządzie hadronów w CERN-ie w Szwajcarii. Tam pytałem naukowców, którzy oprowadzali mnie, gdzie warto studiować fizykę. Polecili Toruń i okazało się to być dobrym wyborem. Z tego co ja wiem, od pierwszego roku studiów nie tylko studiujesz, uczysz się, ale również pracujesz przy projektach, zgadza się? Dokładnie tak i wielu tutaj studentów ma właśnie taką możliwość. Dzięki pracy w projektom nie tylko możemy już zacząć budować karierę naukowca, czy po prostu dowiadywać się więcej i zgłębiać nasze pasje, ale też otrzymujemy wynagrodzenie, co ułatwia przetrwanie na studiach i minimalizuje konieczność szukania pracy dorywczej. Czyli stypendium. Tak. Z tego co ja wiem, również nie tylko studiowałeś w Toruniu, ale dzięki temu, że masz taką wiedzę, umiejętności, takie zdolności, mogłeś pojechać na inne uniwersytety, zgadza się? Tak, dzięki współpracy, którą nasz instytut ma z różnymi ośrodkami na świecie, mogłem odbyć półroczny staż w University of Science and Technology of China, a także
w Centrum Astrofizyki Uniwersytetu Harvarda, gdzie niedawno byłem i za miesiąc znów tam pojadę. Również kontynuujesz naukę. To nie jest tak, że skończyłeś na tytule magistra. Tak, zgadza się. Podczas studiów doktoranckich zajmuję się właśnie głównie nauką, a mniej uczeniem się. W mojej pracy wykonuję obliczenia kwantowo-mechaniczne zderzeń molekularnych i badam to, jak oddziałują ze światłem. Jest to bardzo ważne na przykład przy badaniu planet poza Układem Słonecznym, czy też monitorowaniu atmosfery i badania stężenia gazów cieplarnianych. Czy młodzi przychodzący na studia teraz mogliby również uczestniczyć w tym projekcie? Tak, oczywiście. Zapraszamy zdolnych i młodych licealistów. Z pewnością znajdzie się miejsce dla kogoś takiego. Ja również zapraszam. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.